Cześć, witajcie kochani na kanale Gosiowy Świat. Dzisiaj filmik zakupowy. Pokażę Wam takie najciekawsze zakupy, jakie ostatnio zrobiłam w Zielonych Kotach, w Scrap Passi, w sklepiku na strychu i chyba w Auchanie, tak mi się wydaje. Także zacznijmy może od Zielonych Kotów. W Zielonych Kotach wziąłam sobie bazę na pudełka. I tutaj najbardziej zainteresowała mnie baza na czekoladownik. Ja zawsze czekoladowniki robię sama. A tutaj tak z ciekawości chciałam wziąć, zobaczyć jak taka baza wygląda. W Zielonych Kotach kupiłam mnóstwo takich jakichś zawieszek. Nic tam ciekawego, ale najciekawsze co wzięłam to maska Agaterii z pękania. Już jej używałam. Jest bardzo fajny wzorek wychodzi. I kupiłam sobie stempel z Kaisercraft z pismem. Bardzo, bardzo długo chorowałam na stempel tego typu. Ciężko znaleźć w ogóle stempel z takim pismem pochyłym. Także jak trafiłam, to od razu musiałam kupić. I w Zielonych Kotach w zasadzie jeszcze kupiłam kilka rzeczy, ale już je wykorzystałam, już poszły w świat, więc nie będę Wam pokazywała. O, dzisiaj na przykład byłam w Ikei, kupiłam sobie nożyczki, były za 6 zł, więc wzięłam sobie dwie pary. Szkoda, że nie mam już tego miętowego. Miętowy był fajny, moje stare zielone już się mocno zużyły, sfatygowały. Nie są to już takie ostre, a te po 6 zł. Wzięłam jakby inaczej. Dobra, i teraz tak, może sklepik na strychu. W sklepiku na strychu wzięłam sobie pod konkretny projekt. Będę robiła góralski album. Album w stylu góralskim. I przede wszystkim uznałam, że no, do takiego albumu idealnie nada mi się kolekcja z laserowa Love Navy Romance jako uzupełnienie kilku stron Coral Romance. Chyba widzieliście te kolekcje, ale jak nie, to szybciutko je pokażę, bo są bardzo, bardzo ładne. Dobra, zacznijmy od Navy Romance. Paseczki z tagami, jak zwykle motylki. Bardzo fajnie, bardzo piękny jest ten motyw kwiatów. One tak bardzo mi pasują do góralskiego klimatu. Dlatego wybrałam tę kolekcję. Bardzo fajnie się to będzie prezentowało w albumie. W ogóle jest piękna ta kolekcja. Jeszcze sama jej tak dokładnie nie oglądałam. Śliczne, śliczne. Już się nie mogę doczekać, kiedy siądę do robienia tego albumu, naprawdę. Piękna kolekcja. I to będzie piękna strona. Serwetki też się oczywiście kojarzą z góralami. Śliczna, dobra. I teraz różowa, no właśnie, tak samo, że taka sama, tylko różowa, piękna. Koralowa, no nie różowa, tylko taki koralowy faktycznie kolor. Ale tu będzie się pięknie uzupełnić te granaty. Można powycinać kompozycję. Naprawdę śliczny papier. W ogóle laserowalowy ma fajne papiery. Ja bardzo, bardzo lubię papiery od laserowalowe. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tekturki. Wzięłam mnóstwo takich tekturek też od laserowalowe. One są chyba do innej kolekcji, ale bardzo mi tutaj pasowały te właśnie kwiatowe wzory. Po prostu to mi się kojarzy z góralskimi motywami, dlatego to wzięłam. Co tutaj jeszcze z laserowalowe znalazłam? Takich właśnie tutaj oto górali Janosików. Napis Hey Girl, Say You Girl. Kocham góry. Drogowskazy góry. Zobaczymy, może wszystkich nie wykorzystam, a może i wykorzystam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj też takie górskie. Chatka, góry. I tutaj z wycinanki też takie kwiatuszki pasujące.
motywem do kolekcji. I takie dwie serwetki. I wzięłam czerwoną wstążkę. Oczywiście, bardzo pasującą do klimatu. No i teraz zakupy w Scrap Passi. W Scrap Passi, jak wiecie, na pewno te cudne wykrojniki już widzieliście, że ich używałam na moim kanale. Obrączki są cudne, para młoda, garnitur, suknia ślubna, piękne są te wykrojniki. Serwetki ślicznie wycinają. Tutaj mam napisy Wish, Love, Dream i Believe. I tutaj mam kwiatuchy. Scrap Pass. Kupiłam sobie dwa bloczki papierów Minty by Carola, Birdsong i Butterlicious. To są papiery, które bardzo mnie urzekły. Są Wam znane. Bardzo lubię mintowy kolor. Bardzo mi się podobają te deski. I tutaj tak samo. Tu są kotki. No ja oczywiście jako kociara nie mogłam się oprzeć tej kolekcji. Także to są i w Scrap Passi. Jeszcze tutaj sobie zakupiłam mnóstwo różnych innych rzeczy. Wzięłam sobie miętowy Faamiran. Ja ostatnio bardzo lubię robić kwiatki z Faamiranu. A brakowało mi miętowego koloru. Nouveau Mousse w kolorze takim miedzianym, złotym. Kolor się nazywa Fresh Cooper. Jeszcze nie otwierałam, nie będę jeszcze otwierała, żeby mi tutaj jest, wiecie, gorąco, żeby tam się nic nie stało. Ale bardzo brakowało mi takiego koloru. Gdzieś mam niebieski, zielony, różowy, a złoto już mi się kończy. Wzięłam sobie oksydy. Wzięłam sobie cztery kolorki. Victorian Velvet, bardzo fajny taki brudny róż. Fajnie będzie się nadawało do projektów. Zielone, ostatnio strasznie mi się podobają. Zielone, mam już dwa zielone i jeszcze dwa sobie dobrałam. Moved Lawn i Crushed Olive. I jeszcze Wild Honey. Także stresy oczywiście. I teraz tak, wzięłam sobie długo na coś takiego polowałam. Już otworzyłam. Wizards Duo, to są pensety. Jedna jest taka normalna. Bardzo fajny ma tutaj uchwyt, że się nic nie wyśliznie. Bardzo fajnie się z tym będzie pracowało. No i oczywiście długo polowałam na tą, która właśnie jest zamknięta, a dopiero po naciśnięciu się otwiera. I to jest w Scrap Passi dostępne, to jest z firmy X-Cut. Naprawdę ciężko na to trafić i także jak ja już trafiłam, to pierwsze co powędrowało do mojego koszyka. Bardzo Wam polecam, bo to jest przydatne, o, można sobie coś złapać i machać sobie jak tam się chce, nie? Także to Wam bardzo polecam i bardzo się cieszę, że tu trafiłam. Kupiłam sobie zapas Magików. Magiki są w świetnej cenie, w Scrap Passi chyba nigdzie nie ma taniej, naprawdę. Aż boję się Wam to mówić, bo jak wykupicie, to dla mnie nie wystarczy. Ale naprawdę są w fajnej cenie, więc Wam polecam. W Scrap Passi jeszcze kupiłam sobie. Kupiłam sobie zestaw kwiatków z Primy. Tu już część wykorzystałam, bo tam było troszeczkę więcej, ale już poszło do jednej kartki. Taka byłam bardzo ciekawa kwiatów Primy. Ja robię kwiaty papierowe i tak się zastanawiałam, czym one się różnią od tych kwiatów, które ja robię. No i tak nie ma większych różnic. Gdzieś tu mam jeszcze jedne też kupiłam ostatnio. O. Kwiatki Primy. Fajne, są, podobają mi się, ale widzę, że w zasadzie samym można zrobić takie same, a one są drogie. Ale jeśli lubicie kwiaty Primy, to w Scrap Passi też można je dostać. Jest całkiem spory wybór, a wiem, że w wielu sklepach ich już po prostu nie ma. Co ja jeszcze sobie tutaj w tej Scrap Passi kupiłam? Kupiłam sobie maskę od Marianne Design. Bardzo mi się podoba ten wzór, już od dawna na niego polowałam. Taki sam wzór mam na lampce nocnej.
ale bardzo mi się podoba i dlatego sobie kupiłam. Kupiłam takie koronkowe kwiatuszki, one też z myślą o tym góralskim albumie, bardzo fajnie się też do niego wpasują. Kupiłam sobie kwiatuszki, listeczki i takie guziczki. Będę robiła morski projekt i te guziczki na pewno mi się też przydadzą. Właśnie a propos tego morskiego projektu, wzięłam sobie bazę na album tagowy i wzięłam sobie zestaw papierów z UHK Galerii. Powiem Wam, że to jest taki zestaw papierów, który do góry nogami, który mi się nie podobał, gdy patrzyłam na niego w internecie. A gdy przyszedł, to mnie po prostu zachwycił. Jednak na żywo te papiery są o wiele, wiele piękniejsze. Tutaj mamy piękne elementy do powycinania, jakieś muszle, ośmiornice, koniki morskie, latarnie śliczne. Oczywiście paski z napisami, jak to w UHK, po polsku i po angielsku. I papiery. Są piękne. Tu jest taka mięta, napisy, jakieś pobrudzenia kawą. Tu też napisy i też mamy te takie przybrudzenia. Rybki, na dole kotwica. Też przybrudzenia. Latarnie. Ten jest piękny arkusz. I tutaj też takie tagi do wycięcia. I teraz tak, wziąłem sobie dużą kolekcję i wziąłem sobie małą kolekcję. Po prostu bardzo, bardzo mi się podobają te papiery. Też mamy elementy do wycięcia. I też mamy tutaj właśnie te rybki śliczne. Piękna jest ta kolekcja, naprawdę jest taka ciekawa. Można z niej mnóstwo mediowych fajnych rzeczy zrobić i można zrobić piękny, piękny album morski. Bardzo mi się podoba. Także bardzo Wam polecam tą kolekcję. Nie spodziewałam się, że ona jest tak ładna. Oto piękny. Piękny papier. Na tych dużych go nie było. A tutaj jest śliczny. Dobrze, a propos morskiego jeszcze właśnie. Wzięłam sobie stemple morskie od Marianne Design. Bardzo fajne. Zobaczcie, śliczne są. Naprawdę są śliczne. Jest ich dużo. Nie jest tu nigdzie napisane, ile ma elementów. Ale całkiem sporo. Zobaczcie, na górze, na dole. Coś fajnego będzie można z tego zrobić. Wzięłam sobie gwiazdę i ja oczywiście jestem jak koleżanka z kanału Handmade przy kawie, ona też nie spojrzy na wymiary. I teraz gwiazdy są całkiem spore. Ale bardzo mi się podobają mimo wszystko, na pewno je gdzieś zużyję, być może na okładce. Tutaj taki zestaw elementów morskich. On nie był drogi właśnie, to było fajne, że on nie był drogi, a jest całkiem sporo tych elementów. Zaraz wam powiem. 12 zł taki zestaw od Scrap Hobby, Scrap Passy, a jest naprawdę sporo. Muszelki, rozgwiazdy, koło, liczne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kupiłam sobie ważki, nie mogłam się powstrzymać, jak je zobaczyłam, bardzo fajne. 4 ważki. Kupiłam sobie też do tego morskiego albumu tekturkę. Tekturkę z Crafty Molly. Z muszelkami, jak widzicie. Kupiłam sobie wykrojniki od I Love Craft. Tutaj już ten wycinałam, to jest szatka. I tutaj jest napis pamiątka Chrztu Świętego. Też bardzo fajne i w ogóle są tanie te wykrojniki. Naprawdę są tanie, naprawdę fajnie, w fajnej cenie są. Pamiątka Chrztu Świętego było po 5,70, a szatka za 9 zł, także naprawdę naprawdę warto wspierać. To są nasze polskie wykrojniki. Także naprawdę warto sobie je kupić. Pięknie w ogóle ten napis wygląda po wycięciu i ta szatka również. Cóż ja tu jeszcze kupiłam? Jeszcze kupiłam sobie stempelki. No oczywiście jestem kociara.
więc musiałam mieć tę stempelkę Marian Design. Mam pomysł na kartkę Clean and Simple właśnie przy użyciu tych kotków i przy użyciu oksydów. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Myślę, że za jakiś czas pojawi się film na kanale. I co? I w Scrap Passy można było sobie wybrać gratis do zamówienia, więc ja sobie wybrałam wykrojnik od Craft and You Design, taki zimowy. Mało mam takich wykrojników zimowych, a on myślę fajnie tutaj można, ta śnieżynka, no można wyciąć w brokatowym papierze, bardzo fajnie będzie wyglądała. A resztę można użyć do jakiegoś grudniownika czy kartki, na pewno się przyda. Dobra, i jeszcze chyba został mi Ocean. Tak, w Oceanie kupiłam sobie taśmę washi. Ostatnio mam jakiegoś fioła na punkcie taśm washi. I tutaj mam 2, 4, 6, 7 taśm. Bardzo, bardzo mi się cały czas marzy zrobić ten junk journal, tylko nie mam czasu wiecznie. Może w zimie będzie więcej czasu. Kupiłam sobie broczek akrylowy, zgubiłam gdzieś swój, nie, nawet nie wiem, jeszcze nie otwierałam, jak on będzie działał. On był 6 zł, kosztował. Ja mam platformę i najczęściej używam platformy, ale czasem gdzieś coś trzeba szybko przystemplować i brakuje mi tego bloczka, nigdzie go nie mogę znaleźć. Nie wiem, gdzieś pewnie kiedyś przy remoncie się znajdzie. Chyba, że wyrzuciłam do kosza przez przypadek. I był zestaw wstępny, on kosztował chyba 4,30 czy jakoś tak śmiesznie. Z datami, strzałeczki, dni tygodnia, kalendarz, miesiące. Także bardzo fajnie, na przykład nawet można wykorzystać w boksie jakimś datę zaznaczyć w serduszko. Można, bo ja to zawsze drukowałam, teraz będę mogła sobie nastemplować, czy do jakiegoś planera, czy nawet do albumu zdjęcie sobie podpisać, jakiś album wakacyjny, czy coś w tym stylu. No i dobra, to chyba wszystkie moje zakupy, to były moje zakupy lipcowe, idą do mnie kolejne, to już będą zakupy sierpniowe. Między innymi idzie do mnie dziurka Jazz Egg Tools, także jest, 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 w końcu go upolowałam, ale to Wam pokażę w kolejnym filmie. A teraz żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa, pa!